tłuste koty muszą oczyścić kuwety, pobrać ostatnie pieniądze, dokonać ostatnich przelewów. Andrzej Duda przez cały okres swojej kadencji nieraz udowodnił, że nie jest mężem stanu, że nie jest prezydentem, który chce reprezentować wszystkich Polaków, że te pieniądze są bardzo potrzebne. I prezydent obiektywnie działa niekorzystnie na stabilizację finansową naszego kraju i na inne kwestie wynikające z cyrkulacji finansowej. Więc w tym przypadku prezydent jest człowiekiem, który wyrządza szkodę państwu polskiemu. Państwa gościem były premier Leszek Miller, obecnie eurodeputowany. Panie premierze, dzień dobry. Czy się słyszymy? Mam nadzieję, że się słyszymy. Jakieś stuki słyszę na pewno. Widzę, że pan premier jeszcze się przygotowuje chyba do naszej rozmowy. Jest pan super. Na lotnisku. Dobrze. Ale słyszymy pana chyba całkiem nieźle, więc nie przedłużam i zapytam pana wprost, panie premierze. Andrzej Duda powiedział wczoraj, że nie widzi konieczności skracania obecnej kadencji parlamentu. Czy pan ją widzi? No, były złudzenia, że prezydent postąpi inaczej niż oczekuje Nowogrodzka i jego koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, ale ja od razu twierdziłem, że będzie inaczej, bo prezydent musi dać czas swoim partyjnym kolegom na wyczyszczenie wszystkiego, co trzeba wyczyścić. Tłuste koty muszą oczyścić kuwety, pobrać ostatnie pieniądze, dokonać ostatnich przelewów, no i pobrać jeszcze pensję za październik czy za listopad. No to wszystko będzie trwało, tak jak zgodnie z takim kalendarzem, jak pan Duda wczoraj przedstawiał. Panie premierze, a czy niemal dwa tygodnie po wyborach, niemal dwa tygodnie po tym, jak poznaliśmy oficjalne wyniki tych wyborów, ma pan przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość odda w sposób pokojowy i zgodny z prawem władzę? Bo wiemy, że już coraz częściej mówi się o rozmaitych scenariuszach, które mają spowodować, że opozycja nie będzie mogła utworzyć rządu. Chodzi mniej więcej o na przykład przedłużanie sytuacji związanej z przedłużaniem także przyjęcia ustawy budżetowej. Wiemy, że jej nieprzyjęcie do końca stycznia oznacza rozpisanie przedterminowych wyborów. No i mówi się, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie gra na taką sytuację. Mówi się nawet o tym, że 13 listopada to będzie dzień, kiedy marszałek senior na przykład odroczy posiedzenie Sejmu do, dajmy na to, stycznia. No i co? Proszę pani, wszystko jest możliwe, dlatego że PiS nie tylko walczy o władzę, ale ludzie PiS-u walczą o to, żeby zostać na wolności. A to jest motyw, który może ich pchać do różnych awanturniczych zdarzeń. Więc na razie wszystko biegnie zgodnie z przepisami konstytucyjnymi, bo w Konstytucji nie jest nigdzie napisane, że prezydent musi powierzyć misję tworzenia rządu albo temu politykowi, który reprezentuje większość, albo temu, który reprezentuje mniejszość. Posiedzenie Sejmu 13 listopada to również jest zgodnie z przepisem konstytucyjnym. To jest ostatni termin, ale jednak konstytucyjny. Więc na razie nic się niekonstytucyjnego nie dzieje. Natomiast na co stać PiS? Ja uważam, że na wszystko, więc każdy wariant może być zastosowany. I uważa pan też, że na wszystko stać prezydenta Andrzeja Dudę w tej pomocy partii matce? Czy jednak Andrzej Duda będzie tonował ewentualne zapędy polityków Prawa i Sprawiedliwości? Andrzej Duda przez cały okres swojej kadencji nieraz udowodnił, że nie jest mężem stanu, że nie jest prezydentem, który chce reprezentować wszystkich Polaków, tylko to jest prezydent, który reprezentuje interesy swojego ugrupowania czy swojego obozu politycznego. Więc jakieś oczekiwania, że prezydent się natychmiast zmieni, że będziemy świadkami innych wydarzeń, te oczekiwania są nieuprawnione.
Panie premierze, a te słowa nowego szefa gabinetu pana prezydenta Andrzeja Dudy, Marcina Mastalerka, który dosyć wprost, bez owijania w bawełnę, mówi, że Kaczyński powinien iść na emeryturę, że PiS zawaliło kampanię. To jest pana zdaniem jakiś sygnał zmian w Pałacu Prezydenckim, czy raczej po prostu osobista zemsta Marcina Mastalerka, który, jak wiemy, z Jarosławem Kaczyńskim no, nie do końca się lubił? No to jest rewanż pana Mastalerka, który został odsunięty na wiele, wiele lat. Teraz triumfalnie wraca i daje znać Kaczyńskiemu, że nie raz jeszcze usłyszy od niego przykre słowa. Mi się wydaje, że Kaczyński pójdzie na emeryturę wtedy, kiedy będzie chciał. Nikt go do tego nie zmusi. On sam wybierze moment i zrobi to w jakimś też porozumieniu z innymi, no bo jest kwestia następcy. I im częściej Kaczyński będzie słyszał, że powinien odejść na emeryturę, tym jego skłonność do przejścia na emeryturę będzie mniejsza. Jeżeli chodzi o konsultacje, które odbyły się w tym tygodniu w Pałacu Prezydenckim, uważa pan, że to był jedynie polityczny teatr, to była próba skupienia na sobie uwagi przez prezydenta Andrzeja Dudę, że przez chwilę jest takim języczkiem uwagi właśnie i osobą rozgrywającą, czy jednak coś konkretnego, konstruktywnego mogło z tych rozmów wyniknąć, jak pan uważa? Oczywiście nie był pan uczestnikiem tych rozmów, ale na ile da się ocenić po relacjach uczestników tych rozmów, to jak pan to widzi? Nie, to był polityczny teatr, który umożliwił panu prezydentowi bycie w centrum uwagi. Więc z jego punktu widzenia to zostało bardzo dobrze rozegrane. Natomiast jeżeli chodzi o wartość merytoryczną, no prezydent od samego początku przecież wie jaka jest większość na sali sejmowej, kto ją reprezentuje, więc czegoś się miał dowiedzieć. No, dowiedział się to, co już od dawna wiedział. Pan mówi, że wie jaka jest większość, ale nie wiem, czy pan widział taki podsumowujący żart, podsumowujący tę sytuację w internecie, że 194 jest większe od 248. Wie pan, jak to się nazywa? Dudawanie. To tak a propos tego, że pan prezydent przez cały czas uważa, że no, nie widać tej konkretnej większości. Proszę pani, ale nie można podejrzewać prezydenta, że on nie wie, jaka jest większość. On doskonale wie, ale na przekór temu będzie przestrzegał czy stosował różne możliwości, które maksymalnie odwlekają i pierwsze posiedzenie Sejmu, i moment utworzenia nowego rządu. Jeżeli chodzi o pierwsze posiedzenie Sejmu, to już wiemy, jaki jest termin. To jest ostatni termin. Natomiast jeżeli chodzi o utworzenie nowego rządu, złożenie dymisji, no to się dopiero wszystko pokaże, bo zgodnie z konstytucją pan Morawiecki powinien złożyć dymisję rządu najpóźniej w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu. Może zrobić wcześniej oczywiście. Ale i tak przecież pan prezydent powierzy panu premierowi misję wypełniania obowiązków premiera. Więc tu się nic przez długi czas nie zmieni i to może wprowadzać takie zniecierpliwienie do elektoratu, który głosował na Platformę czy na inne partie opozycyjne, no bo mijają tygodnie i się nic nie zmieni. Nie zmienia. Ci sami ludzie w telewizji, ci sami ludzie w rządzie, więc będzie coraz bardziej natarczywe pytanie, co jest i dlaczego się nic nie zmienia. No właśnie, ale czym to niecierpliwienie pana zdaniem, panie premierze, może się objawić? Jakie mogą być jego konsekwencje? Zawodem. Ludzie pomyślą sobie, no napracowaliśmy się, staliśmy w kolejkach, a tutaj mijają kolejne tygodnie i się nic nie zmienia. Ja uważam, że Donald Tusk jako już uzgodniony kandydat na premiera mógłby utworzyć taki rząd in spe, to znaczy wybrać przyszłych ministrów
kandydatów na ministrów i od czasu do czasu się z nimi spotykać, pracując nad koncepcją przejęcia władzy, pierwszymi aktami legislacyjnymi. Ja to zrobiłem w 2001 roku i to zdało egzamin. Ale to, jakby pan to nazwał, to jest taki rząd, no właściwie, jak rząd in spe, po prostu. Okej, okay, bo zawsze mówił się gabinet cieni, różne nazwy na to padały, ale rozumiem, że tutaj chodzi rząd o... Rząd in spe, to znaczy taki rząd, który ja w momencie uzyskania możliwości staje się prawdziwym rządem. Przejmuje władzę. Panie premierze, a dlaczego pana zdaniem Donald Tusk tego nie robi i czy popełnia błąd, a może oczekujemy zbyt szybkich działań jednak, no bo 2 tygodnie od wyborów nawet jeszcze nie minęły. No, trudno mi powiedzieć. Być może Donald Tusk ma w zanadrzu inny pomysł, ale według mnie to przeciągający się proces tworzenia rządu i objęcia władzy może być dla dzisiejszej opozycji o tyle niebezpieczny, że będzie narastało zniecierpliwienie wśród wyborców. I to pytanie, co się dzieje, dlaczego jeszcze Morawiecki jest premierem, dlaczego jeszcze inni ministrowie są ministrami, dlaczego jeszcze w telewizji widzimy te same twarze. Te pytania będą narastać. No tak, tylko chyba wyborcy opozycji zdają sobie sprawę z tego, że ta zwłoka nie wynika z winy ugrupowań opozycyjnych. Oczywiście, że nie, ale będzie takie pytanie, no to o sprawczość, o skuteczność. No. Mhm. Wybraliśmy nowe władze, a one nie potrafią przeprowadzić najprostszych rzeczy. A czy skutecznością, pana zdaniem, wykazał się lub też blisko skuteczności jest Donald Tusk po spotkaniu w Brukseli z szefową Parlamentu Europejskiego, z szefową Komisji Europejskiej? Wiemy, że padły bardzo konkretne deklaracje w tej sprawie, w sprawie wypłaty środków z KPO z ust Ursuli von der Leyen. Padła deklaracja szefowej Parlamentu Europejskiego o absolutnym wsparciu dla nowego rządu w odbudowywaniu pozycji Polski w strukturach unijnych. Czy ta wizyta Donalda Tuska to pana zdaniem był dobry ruch, z którego rzeczywiście wynikają jakieś praktyczne korzyści dla nas jako obywateli? Przyjazd premiera Tuska był bardzo potrzebny i zrobił tutaj bardzo dobre wrażenie. Zresztą otrzymał zaproszenie do przemówienia na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, jak zostanie premierem oczywiście. Więc myślę, że jeżeli ktoś jeszcze tutaj w Brukseli czy w Strasburgu wątpił w proeuropejskie skłonności nowych władz, to już nie wątpi, wszyscy będą niecierpliwie czekać. Jest ciekawa sprawa, która została wczoraj wyartykułowana przez Donalda Tuska, że uzyskanie pieniędzy z KPO nie wymaga dokończenia procesu legislacyjnego, czy zakończenia procesu legislacyjnego. Donald Tusk nie chciał rozwinąć tej kwestii, natomiast tutaj w okolicach Komisji Europejskiej mówi się, że z punktu widzenia Komisji to jest obojętne, czy praworządność zostanie w Polsce przywrócona ustawami czy rozporządzeniami Rady Ministrów. Więc być może to jest jakiś ślad, bo jak pani wie, rozporządzenie Rady Ministrów to jest również akt prawny i ono nie wymaga akceptacji podpisu prezydenta Rzeczypospolitej. Mhm. Donald Tusk powiedział dokładnie tak. Musimy pokazać praktyczne pierwsze kroki i one powinny wystarczyć, abyśmy otrzymali pieniądze z KPO. Jeżeli prezydent szybko uzna fakty i realia i pozwoli szybko tworzyć rząd, to ja gwarantuję szybkie wypłaty z KPO. I znów wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli prezydent szybko uzna fakty i realia. Nic na to nie wskazuje, żeby prezydent szybko uznał fakty i realia. I w kontekście wypłaty środków z KPO, ale nie tylko z KPO, bo my zapominamy, że zagrożone są wypłaty także z Funduszu Spójności. Czy to, co robi prezydent w tej chwili, mimo że trzyma się ram konstytucyjnych, co pan podkreślił, wpływa pana zdaniem na bezpieczeństwo finansowe naszego kraju? No oczywiście, dlatego że te pieniądze są bardzo potrzebne.
i prezydent obiektywnie działa niekorzystnie na stabilizację finansową naszego kraju i na inne kwestie wynikające z cyrkulacji finansowej. Więc w tym przypadku prezydent jest człowiekiem, który wyrządza szkodę państwu polskiemu. Panie premierze, ja nie wiem, czy pan słyszał słowa jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości, pana, muszę sobie przypomnieć, Daniela Milewskiego, który bardzo szczerze z opinią publiczną wczoraj zagrał i powiedział dość wprost, cytuję: zadaniem PiS, jak również prezydenta Andrzeja Dudy, jest niedopuszczenie do tego, by Donald Tusk został premierem. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Dość wprost mówi poseł PiS-u, że zadaniem PiS i prezydenta jest niedopuszczenie Tuska do władzy. No tak, to jest bardzo wymowne. Ja sądzę, że prędzej czy później Donald Tusk zostanie prezesem Rady Ministrów, ale raczej później niż prędzej. I zarówno prezydent, jak i obecny rząd, który jest jeszcze przecież rządem, będzie wszystko robił, żeby tak się stało. Natomiast tutaj najważniejsze według mnie jest pierwsze posiedzenie Sejmu. Bo jeżeli Sejm się ukonstytuuje, będzie nowy marszałek, nowe prezydium Sejmu i tak dalej, ta większość wreszcie będzie mogła przystąpić do działania. To jest wiele możliwości, aby tą mękę PiS-u skrócić. Nie chcę o tych możliwościach mówić, bo przypuszczam, że otoczenie Donalda Tuska też nad tym pracuje. Ale zapewniam panią, że są takie możliwości. Żeby skrócić mękę PiS-u, w jakim kontekście? No, żeby przyspieszyć tworzenie rządu. Mhm. No, poza tym parlament może sobie działać niezależnie od tego, czy rząd już jest powołany, czy nie. I większość może normalnie przyjmować ustawy. Stąd też duże, według wielu, prawdopodobieństwo scenariusza, że marszałek senior odroczy na nie wiadomo kiedy właściwie, w kontekście najbliższych tygodni, kolejne posiedzenie, tak żeby nie można było wybrać marszałka i prezydium. Proszę pani, to byłoby działanie absolutnie niekonstytucyjne, dlatego że marszałek senior jest powoływany tylko po to, żeby otworzyć pierwsze posiedzenie Sejmu i zniknąć. Natomiast organizacje Sejmu i tak dalej wykonują nowe władze, czyli nowe prezydium Sejmu i tak dalej. Więc jeżeli oni by się na coś takiego poważyli, to mam nadzieję, że nie tylko Sejm zareaguje, ale również opinia publiczna. Panie premierze, a czy pan jest spokojny o sytuację w ramach przyszłej prawdopodobnie koalicji opozycyjnej? Wiemy, że kolejną strategią Prawa i Sprawiedliwości jest granie na czas po to, żeby jak najbardziej skłócać wewnętrznie koalicję obywatelską z PSL-em, trzecią drogą, z lewicą, żeby te partyjne doły, jak to się nieładnie mówi, naciskały na partyjne góry, aby jednak być może z PiS-em ponegocjować. Coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej słowa krytyki w stosunku do rozmów koalicyjnych. Pani Biejat z lewicy, która jest uznawana za jedną z kandydatek na marszałkinię Senatu, mówi o tym, że nie podobają jej się te rozmowy, że w trakcie nich jest mowa o stanowiskach, a nie o programie. Pan Sawicki, Marek z Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówi, że Kosiniak-Kamysz byłby lepszym premierem niż Tusk. Troszkę zaczynają chyba niektórzy politycy opozycji tańczyć tak, jak zagra im Prawo i Sprawiedliwość. Proszę pani, to wszystko jest wyrazem niedojrzałości i takiej dziecinady. Niestety nie wszyscy politycy w Sejmie dorośli do wykonywania tych ważnych powinności. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłą opozycję, PiS często twierdził, że ta opozycja, która przestaje być opozycją, to jest opozycja totalna. Otóż PiS dopiero pokaże, co to znaczy opozycja totalna. I przyszły rząd i przyszła większość parlamentarna będzie miała szalone kłopoty, dlatego że PiS codziennie będzie udowadniał, że obywatele się pomylili i że być
może trzeba szybko organizować następne wybory. Będziemy świadkami wielu bardzo mocnych wydarzeń. Panie premierze, już na sam koniec. Gdyby pan dzisiaj miał okazję spotkać się z Donaldem Tuskiem i coś mu poradzić, to co by to było? Nie, ja nie jestem od doradzania. Jedną rzecz tutaj pani powiedziałem. Chodzi o ten rząd INSPE. Ale Donald Tusk jest dorosłym politykiem, wie jak zachowywać się w takiej sytuacji, więc ja nie jestem jego doradcą i nie będę nic doradzał. Leszek Miller, były premier. Bardzo dziękuję panie premierze za to spotkanie. Pozdrawiamy bardzo ciepło i do zobaczenia. Dziękuję. Mówią państwo, gdzie Mirosław Oczkoś? Otóż u Joli, w troskliwych rękach Joli jeszcze, ale już za chwilę będzie tutaj u nas w studiu. Także zapraszam państwa na spotkanie z doktorem Mirosławem Oczkosiem.